Od ogłoszenia chęci emisji akcji przez Selvite kurs spółki wzrósł aż o prawie 25%. A trzeba zaznaczyć, że w międzyczasie spółką wstrząsnęły negatywne informacje o wstrzymaniu badań klinicznych nad jej najbardziej zaawansowaną cząstką, czyli SEL24. Można powiedzieć, że Selvita stanowi swego rodzaju ewenement na warszawskiej giełdzie, ponieważ pomimo negatywnych informacji o wstrzymaniu badań klinicznych nad SEL24 oraz chęci przeprowadzenia emisji akcji, informacje te nie spowodowały trwałego spadku notowań Selvity, a taka sytuacja zazwyczaj ma miejsce w przypadku innych spółek. W mojej ocenie wzrost kursu Selvity można wytłumaczyć tylko w jeden sposób. Mianowicie inwestorzy obawiają się, że ich zapisy na akcje z nowej emisji zostaną mocno zredukowane. Taka sytuacja miała już miejsce w Selvicie w 2014 roku, kiedy to spółka przenosiła się z New Connect na rynek główny. Wtedy redukcja zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła aż 90%. Można więc powiedzieć, że chętnych na zakup akcji z nowej emisji było wtedy 10 razy więcej niż liczba akcji oferowanych. Również wśród funduszy, czyli inwestorów instytucjonalnych, popyt na akcje z nowej emisji znacząco przewyższał ich podaż. Wówczas, w trakcie trwania zapisów na akcje nowej emisji, kurs spółki wybił się o prawie 50% powyżej ceny maksymalnej z oferty. Z trwającej obecnie emisji akcji Selvita chce pozyskać 140 milionów złotych na realizację jej zaktualizowanej strategii. Środki te mają umożliwić spółce samodzielne finansowanie badań klinicznych nad innowacyjnymi lekami. Dzięki tym środkom spółka będzie mogła komercjalizować cząstki na późniejszym niż do tej pory etapie rozwoju. W mojej ocenie powinno to przyczynić się do wyższej stopy zwrotu zrealizowanych projektów. Już teraz wiadomo, że maksymalna wartość kontraktu na SEL24 może osiągnąć wartość 400 milionów złotych. Czyli jeżeli Selvicie uda się pozyskać potrzebne środki na samodzielne finansowanie badań klinicznych, możemy zakładać, że wartość kontraktu na SEL120 może być nawet kilkukrotnie wyższa. Po trzech kwartałach ubiegłego roku Selvita wypracowała 10 milionów czystego zysku, a przy poziomie backlogu na koniec 2017 roku możemy estymować, że po raz pierwszy przychody Selvity za rok 2017 przekroczył kwotę 100 milionów złotych.